postać Maryi, Matki Zbawiciela w oczach współczesnych artystów. To temat wystawy otwartej w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży. Wystawa Matka Wieczności jest kolejną wystawą, którą my prezentujemy z poplenerowych działań, które odbywają się w Chełdowie. To jest Centrum Wiary i Kultury, to jest klasztor popijarski, gdzie same wnętrze kościoła staje się inspiracją do realizacji w zasadzie dzieł, które tworzą głównie artyści krakowscy czy około krakowscy, ale też i są artyści z Niemiec, na przykład Siegfried Horst, który zresztą także w Łomży miał u nas w galerii wystawę. I myśmy w ubiegłym roku prezentowali drugą z cyklu tych wystaw, a tym razem jest to prezentacja w muzeum. Czyli to są te nasze kontakty łomżyńsko-krakowskie, które owocują tego typu wystawami. Inspiracją dla twórców reprezentowanych dzieł często była dawna sztuka sakralna. Tematem głównym tej wystawy to jest Matka Boska. W Chełdowie jest XV-wieczna matka, piękna Matka Boska i drewniana, wykonana właśnie w XVI wieku i ona była inspiracją dla artystów, którzy w tym czasie byli w Chełdowie i mieli za zadanie według własnej inwencji, własnego wyczucia, własnych emocji ten temat jakby przetrawić. I to jest efekt tych prac. Jest tu 22 artystów, którzy według swoich własnych upodobań, zarówno jeżeli chodzi o tematykę, jeżeli chodzi o prace stworzone, czyli rodzaj, czyli jest to i malarstwo, i grafika, i metaloplastyka, i ceramika, stworzyli te prace. Są tutaj artyści, którzy już w Łomży byli znani, przypomnę choćby pan profesor Dźwigaj, Marita Benge-Gajda, pan Molski, czyli którzy jakby po raz kolejny do naszego muzeum wracają, a chcieliśmy tą też wystawę pokazać w takim okresie wakacyjnym, trochę inną niż te, które w tym roku prezentowaliśmy, bo oczywiście nadal jest czynny świat zmysłów, ale ta wystawa też w sąsiedztwie niejako katedry, gdzie jest też to miejsce maryjne, daje pewien taki element może refleksji wakacyjnej, zatem serdecznie wszystkich, którzy będą w Łomży i z okolic zapraszam do muzeum. Wystawę Matka Wieczności w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży można oglądać do 23 sierpnia.